Projekt zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2022 rok Łódzkie na Plus na zlecenie Fundacji Uskrzydleni. Przechodząc codziennie tą samą ścieżką, nie zauważamy piękna otoczenia. Aby je dostrzec, często potrzebny jest przypadek. Spójrz inaczej na to, co znane, a świat nabierze zupełnie innych kolorów. Piotrków Trybunalski, drugie co do wielkości miasto województwa łódzkiego, położone w centrum Polski na styku najważniejszych szlaków komunikacyjnych, jest jednym z najstarszych miast w naszym kraju.
Pierwsza odnotowana wzmianka o Piotrkowie pochodzi z datowanego na 1217 rok dokumentu księcia Leszka Białego sporządzonego dla opactwa cystersów w Sulejowie. Legenda jednak przypisuje założenie miasta żyjącemu w pierwszej połowie XII wieku potężnemu możnowładcy polskiemu Piotrowi Duninowi, zwanemu Włostowicem, który pokutując za czyn nierycerski miał w Polsce wybudować 77 kościołów, w tym najstarszy kościół w Piotrkowie, kościół farny pod wezwaniem świętego Jakuba. Nad dachami Piotrkowa, zwłaszcza jego najstarszej części, górują kościelne wieże. Najwyższa, bo licząca 55 metrów, należy właśnie do kościoła farnego. Prawdopodobnie wybudowano ją z fundacji Kazimierza Wielkiego. Długa na 142 stopy i szeroka na 153 świątynia, wzniesiona początkowo w stylu romańskim, została przebudowana na styl gotycki. Kościół farny odegrał znaczącą rolę w historii zarówno miasta, jak i polskiego parlamentaryzmu. W XV i XVI wieku od uroczystych nabożeństw tu odprawianych rozpoczynały się obrady wszystkich sejmów koronnych i sesje Trybunału Koronnego. Progi świątyni przekraczali m.in. Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Mikołaj Kopernik, Andrzej Frycz-Modrzewski. Piotrowi Duninowi zawdzięczamy nazwę Piotrków, ale dlaczego Piotrków jest trybunalski? Przymiotnik ten został nadany w czasach nowożytnych dla upamiętnienia Trybunału Koronnego, najwyższego sądu dawnej Rzeczypospolitej, mającego tutaj swoją siedzibę przez 214 lat, od 1578 roku aż do katastrofy państwa polskiego u schyłku XVIII wieku. Rowerem, na pieszo lub sprawnie zorganizowaną komunikacją miejską możemy szybko i bezpiecznie przenieść się z zatłoczonych części miasta do tych bardziej spokojnych, na przykład do urokliwego Parku Poniatowskiego. Osoby odwiedzające Piotrków zazwyczaj swe pierwsze kroki kierują na Starówkę, najstarszą i najbardziej zabytkową dzielnicę miasta z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym oraz krętymi i wąskimi uliczkami. Jej wizytówkę stanowi rynek, od 1967 roku noszący miano Rynku Trybunalskiego. Bez wątpienia jest to jeden z najmniejszych miejskich rynków w Polsce. Liczy sobie zaledwie 50 na 65 metrów. Niewielkie rozmiary miejsce to jednak rekompensuje urokiem zabudowy i niezwykłą atmosferą. 12 okazałych kamieni, 3 i 4 kondygnacyjnych, tworzących 4 pierzeje. Wschodnią, południową, zachodnią i północną to dawne własności szlacheckie i patrycjuszowskie. We'll be right back.
Piotrków. Tu żyję od lat. To jest mój Piotrków. Tu się urodził mój ojciec i dziad. To jest mój Piotrków. Choć nie brak mu wad. To jest mój Piotrków, bo Piotrków to cały mój świat. Za najpiękniejszy i najbardziej okazały w mieście uchodzi Pałac Sprawiedliwości, którego korpus główny wraz z bocznymi pawilonami i skrzydłami północno-wschodnim i północno-zachodnim tworzy siedzibę sądów okręgowego i rejonowego, zajmującą przestrzeń pomiędzy ulicami Słowackiego, Toruńską i Sienkiewicza. Budynek został wzniesiony w latach 1906-1907 według projektu architekta gubernialnego Feliksa Nowickiego. Niemniej swój finalny kształt zawdzięcza ówczesnemu miejskiemu budowniczemu Czesławowi Zambrzyckiemu oraz Janowi Fijałkowskiemu i Bronisławowi Stawickiemu. Kilkaset metrów od okazałego budynku sądu mieści się zabytkowa prawosławna cerkiew Wszystkich Świętych. Zabytki techniki. Takowych też nie brakuje w Piotrkowie. Najbardziej z nich znaną jest stojąca przy ulicy Słowackiego, nieopodal dworca kolejowego, wieża ciśnień. Jej charakterystyczna sylwetka od kilkunastu lat uznawana jest za symbol miasta.
Wybudowała ją w latach 1925-1927 amerykańska firma Uhland & Company i szwajcarskie towarzystwo akcyjne Brown Boveri. Neoklasyczny styl budowla zawdzięcza Władysławowi Leszkowi Chorodeckiemu, absolwentowi Wydziału Architektury Carskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, między innymi twórcy słynnego domu z chimerami w Kijowie. Wysokość budowli wynosi 33 metry, zaś jej wnętrze kryje ogromny żelazny zbiornik o pojemności 1860 metrów sześciennych, wykonany przez spółkę akcyjną budowy kotłów parowych i maszyn Fitzner i Gamper w Sosnowcu. Miejskie wodociągi oraz wieża do powszechnego użytku Piotrkowian zostały oddane 15 stycznia 1928 roku. Wieżę ostatecznie wyłączono z użytku w latach 60. minionego stulecia. Przedstawiając wieżę ciśnień, nie sposób nie wspomnieć o piotrkowskiej hali targowej stojącej przy dzisiejszej ulicy Sienkiewicza. Nie tylko zaprojektował ją ten sam architekt co wieżę ciśnień, Leszek Władysław Chorodecki, ale również powstała ona z tych samych funduszy w latach 20. i również wybudowała ją amerykańska firma Uhland & Company. Halę wzniesiono na planie prostokąta o wymiarach 70 na 70 metrów na gruntach dawnej Tomiczczyzny. Rzeźby na elewacji zewnętrznej są dziełem krakowianina Jana Raszki, a ich odlewów dokonał Zygmunt Otto z Warszawy. Ciężka i masywna budowla mieściła w swym wnętrzu 40 sklepów i jatek mięsnych, 160 stoisk i straganów, 16 basenów rybnych oraz fabrykę sztucznego lodu. I właśnie do dziś w jej obszernych podziemiach zachowała się stara sprężarka do wytwarzania lodu oraz posadzka wykładana opoczyńską ceramiką z lat 30. minionego stulecia. W 2004 roku hala przeszła gruntowny remont, który przywrócił jej dawną świetność. Piotrków to także miejsce, gdzie rozwija się innowacyjna przedsiębiorczość. Spójrzmy, w jakich dziedzinach. Thank you.
Niedaleko hali targowej powstała galeria handlowa Focus Mall, wyznaczając tym samym w Piotrkowie nowe handlowe centrum miasta. Ciekawe, Piotrków może poszczycić się nie jednym, a dwoma zamkami. O Królewskim będziemy mówić za chwilę. Teraz pora na dawną siedzibę rodu Jaksa Bykowskich herbu Gryf, czyli Zamek w Bykach. Nazwa ta pochodzi od wsi rodu Bykowskich, na terenie której ta okazała budowla powstała, a która obecnie jest częścią Piotrkowa. Sam zamek, ceglany, zbudowany na planie wydłużonego prostokąta, posiadał cztery baszty. Do czasów współczesnych zachowały się jedynie dwie. Północna obronna i kwadratowa południowa. Choć pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1604 roku, historycy są pewni, iż jest to budowla znacznie starsza. Pod względem architektonicznym zamek zwraca uwagę renesansowym obramowaniem okien i portali, a także dwupiętrowym ryzalitem bramnym. Wnętrze kryje między innymi kolebkowe sklepienie i drewniane stropy. Od 1980 roku zamek w Bykach jest siedzibą ośrodka doradztwa rolniczego. Dla współczesnych piotrkowian to miejsce, w którym od lat rokrocznie odbywa się wystawa rolnicza Rol Szansa i targi ogrodnicze pod nazwą Pamiętajmy o ogrodach. Po zachwycie nad piotrkowską architekturą i poznaniu historii miasta warto zaczerpnąć świeżego powietrza. Przenieśmy się więc na areny piotrkowskiego sportu i miejsca, gdzie można odetchnąć pełną piersią.
Czas na Zamek Królewski. Bez wątpienia jedną z ciekawszych budowli Piotrkowa, nawiązującą do czasów jego największej świetności w epoce I Rzeczypospolitej, jest zamek, zwany też Królewskim. Tę dawną rezydencję książęcą, później królewską, wybudowano w miejscu stojącego tu już za czasów króla Łokietka innego obiektu obronnego na kopcu ziemnym wzmocnionym balami dębowymi i dodatkowo otoczonym fosą. Fundatorem czterokondygnacyjnej budowli w kształcie kwadratowej gotyckiej wieży o charakterze mieszkalno-obronnym z renesansową oprawą rezydencjalną był król Zygmunt Stary, a głównym budowniczym Benedykt, zwany Sandomierzaninem. Wnętrze zamku kryje kolebkowo sklepione obszerne piwnice oraz dawne apartamenty królewskie. Parter budowli w czasach ostatnich Jagiellonów pełnił funkcję gospodarczą. Tu mieszkali dworzanie monarchy. Król rezydował na pierwszym piętrze. Na drugim mieściła się sala posiedzeń Senatu. Warto zwrócić uwagę, że każda kolejna kondygnacja Zamku Królewskiego w Piotrkowie jest wyższa od poprzedniej. Co ciekawe, piotrkowska rezydencja królewska, tak swego czasu lubiana przez królową Bonę, dwukrotnie traciła swoje ostatnie piętro. Po raz pierwszy w okresie potopu szwedzkiego. Po raz drugi w czasie zaborów w 1869 roku. Drugie piętro w kształcie obecnym odbudowano w latach 1964-1972 podczas generalnego remontu zabytku. Dziś w jego wnętrzach rezyduje Piotrkowskie Muzeum. Do współczesnych czasów z dawnych piotrkowskich fortyfikacji ocalały zaledwie 4 fragmenty. Można je oglądać przy zabudowaniach plebanii Kościoła Farnego u zbiegu ulicy Krakowskie Przedmieście z ulicą Garncarską, przy Placu Niepodległości, w murach dawnego klasztoru dominikanów od strony rzeki Strawy oraz wkomponowane w fasadę klasztoru Panien Dominikanek. Piotrkowskie mury obronne, a właściwie mury miejskie wraz z 3 bramami, krakowską, wolborską i sieradzką, przez niemal 7 stuleci broniły najeźdźcom dostępu do miasta. Wedle starych podań jako pierwszy zaczął je budować Władysław Łokietek. Dokończył zaś jego syn Kazimierz Wielki około 1362 roku. Po wielkim pożarze miasta, datowanym na 1398 rok, mury podźwignięto z ruin dzięki szczodrości królowej Jadwigi. Monarchini przeznaczyła na ten cel jeden ze swych cennych naszyjników. W podziękowaniu piotrkowianie w licu zewnętrznym muru ułożyli symboliczny łańcuch z czarnych cegieł, symbol królewskiego naszyjnika. Ornament ten widoczny jest dziś na ocalałych fragmentach fortyfikacji przy placu Kościuszki. Piotrkowskie mury obronne były dość znacznych rozmiarów. Od obecnych były wyższe o około 3 metry. Były wyposażone w 4 bastiony, 14 baszt tzw. blockhouse'ów oraz 366 otworów strzelniczych. Wspomniany już piotrkowski dworzec powstał wraz z budową w Piotrkowie kolei warszawsko-wiedeńskiej w 1846 roku. Zabudowania zaprojektował Piotr Steinkeller. W roku 1874 powiększono je od strony północnej o część restauracyjną. W 1890 dworzec wyposażono w lampy błyskawiczne. 3 lata później na dworcowych peronach pojawiło się zadaszenie wsparte na żelaznych kolumienkach. Największe zniszczenia obiektu miały miejsce w trakcie obu wojen światowych. Po ostatniej, w trakcie odbudowy, dworzec raz na zawsze stracił swój charakterystyczny dla czasów kolei warszawsko-wiedeńskiej wystrój. W 2011 roku budynek dworca przeszedł gruntowny remont i modernizację, która zakończyła się latem następnego roku. Piotrkowski dworzec był niegdyś przystankiem dla tkaczy, hutników szkła i włókienników.
tradycję tkalnictwa podtrzymuje firma Haftina, produkująca ornaty, sztandary oraz haftowane obrazy. Piotrków to także miejsce z bogatą ofertą dla smakoszy. Miejsce, gdzie przecina się trakt czterech kultur, ma do zaoferowania rozmaite specjały serwowane tylko tutaj. Kościół pod wezwaniem świętego Jacka i Doroty to druga w dziejach miasta parafia i zarazem jedyna pamiątka po pierwszym istniejącym w mieście zakonie, zakonie dominikańskim. Usytuowana poza ścisłym obrębem starego miasta świątynia została wzniesiona w stylu gotyckim jako budowla murowana, jednonawowa z wydłużonym prezbiterium i z przylegającą doń kaplicą Matki Boskiej Różańcowej. Jej wnętrze kryje m.in. kolebkowe sklepienie z lunetami, późnorenesansowe stiuki, ołtarze rokokowe i z końca XVIII wieku, polichromie oraz tablice poległych legionistów. Według jednej z teorii fundatorem kościoła był król Kazimierz Wielki,
Za czasów Trybunału Koronnego odbywały się we wnętrzach kościoła sesje sądu starościńskiego i kapituły zakonnej, a także pierwsze w mieście spektakle teatralne. Było coś dla ciała, to czas na coś dla duszy. Sportowe zmagania, lokalne informacje i codzienna dawka muzyki to możemy usłyszeć w piotrkowskim radiu Strefa FM. Sprawdźmy więc, jaką ofertę ma dla nas kulturalna część miasta. Piotrków radiowy, Piotrków filmowy, a od niedawna również teatralny. Architektura miasta tak spodobała się artystom, że postanowili sztukę teatralną przenieść na piotrkowskie ulice. Ta nowa forma sztuki ma zagościć w mieście na stałe jeszcze w 2023 roku. Każdy ma miejsce, do którego ciągnie bez powodu. Mówią, że najpiękniejszym miejscem świata jest to, w którym czujemy się szczęśliwi i bezpieczni. Może więc takim miejscem dla niektórych z Was stanie się Piotrków.
rozwój i zmiany, których jesteśmy świadkami, poczucie wspólnoty i ludzie, których poznasz w tym miejscu, a może wspomnienia, przez które wracasz do swojego miasta, by jeszcze raz poczuć tę specyficzną atmosferę. Atmosferę miasta, które możesz nazwać domem.